Dzień dobry, cześć. W tym filmie chciałbym pokazać w sumie skrót takiego procesu zabudowy ścianki pod schodami. Pierwotnie, co będzie widać na pierwszym slajdzie, były tam deski pomalowane farbą, tak jak całe schody, natomiast nie nadawały się one do opalania. Zdecydowałem, że lepiej to wyrzucić i wstawić nowe deski. Przy czym te nowe deski to były deski, które były wcześniej deskami podłogowymi, ponieważ część podłóg w tym domu, w którym pracowałem, nie nadawała się do użytku. Została ta podłoga zerwana. Ja z tych długich, takich 3-4-metrowych desek wycinałem sobie elementy, które później zobaczysz na filmie, które dopasowywałem po to, żeby tą zabudowę, która jak widać jest po skosie, żeby po prostu sobie te deseczki tam ładnie podobierać. Film trwa kilka minut, natomiast ta praca zajęła mi dobre pół dnia i była naprawdę dużym wyzwaniem. Trzeba było znaleźć zdrową deskę z piórem i wpustem, żeby to fajnie do siebie pasowało. Trzeba było tą deskę zeszlifować, odmierzyć, czyli odciąć odpowiedni kąt, i finalnie dopasować, żeby nie było tam szpar. Naprawdę było to trochę męczące. Także można to zrobić, wymaga to dużo zachodu, no ale myślę, że efekt jest warty tego całego zachodu. Zapraszam na film. Muszę. Dobra, jest za dużo o centymetr. Muszę uciąć. Okay. Wiesz, jest to, że to są takie krótkie dwa gwoździe. Muszę poszukać jeszcze później. I co teraz? Tutaj też mamy za wysoką tą deskę. Też muszę ją uciąć o centymetr. Przecież to jest tak, że jakbyśmy dalej mierzyli, tym większe różnice by wychodziły. Ostatni woźnik. To jeszcze trzeba uciąć o centymetr, no ale tu jest taka wyszczerbiona od kornika. No to chyba się nie nadaje. Trzeba ładniejszą zrobić. To jest właśnie cały bajer pieprzenia z tym wszystkim, tyle do masażera. Jeden.
zapinam do bijak. Ale działa. Zostanie nam założyć listwę tutaj. Okidoki, dobra. Dziękuję, że jesteś ze mną i że oglądasz moje filmy. Zapraszam Cię na inne moje filmy na kanale. Zapraszam też na stronę renowacjaschodów.pl. Do zobaczenia. Cześć.